jeżeli członek, kandydat na radnego z danej rodziny mówi, poszło nas trzech czy czterech z rodziny, a otrzymałem tylko jeden głos, to niech się zastanowi, czy rzeczywiście wszyscy na niego w rodzinie zagłosowali. To trzeba udowodnić i dlatego nie nam politykom w tym momencie rozstrzygać o prawdziwości, wiarygodności tych wyborów, od tego są sądy. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie po dochodzeniach sądowych.